Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Alleluja. Zebrani w dnia połowie, by głosić chwałę Boga, wyznajmy naszą wiarę i prośmy Go pokornie. Bo choć w wieczności mieszka, do Niego czas należy i bliski jest każdemu, kto spełnia Jego wolę. Niech On rozjaśni rozum, zapali miłość w sercu, bo Jemu chcemy służyć przez pracę i modlitwę. Wielbimy Ciebie, Boże, jedyny w Trójcy Świętej. Niech słońce Twojej łaski oświeca naszą drogę. Amen. Szczęśliwi są ci, którzy znają prawo Boże i żyją według Niego. O Panie, jesteś sprawiedliwy i wyrok Twój jest słuszny. Dałeś swe postanowienia sprawiedliwie, kierując się wielką wiernością. Gorliwość mnie pożera, bo słów Twoich zapominają moi wrogowie. Twoje słowo jest wypróbowane w ogniu i sługa Twój je miłuje. Jestem mały i wzgardzony. Nie zapominam o Twych postanowieniach. Twoja sprawiedliwość jest sprawiedliwością na wieki, a prawo Twoje jest prawdą. Ucisk i utrapienia na mnie spadły. Moją rozkoszą są Twoje przykazania. Wieczna jest sprawiedliwość Twych napomnień. Daj mi je zrozumieć, a żyć będę. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Szczęśliwi są ci, którzy znają prawo Boże i żyją według Niego. Niech dotrze do Ciebie moja modlitwa. Panie, mój Boże, wołam do Ciebie we dnie, żalę się przed Tobą w nocy. Niech dotrze do Ciebie moja modlitwa, nakłoń ucha na moje wołanie, bo moja dusza nieszczęściem jest przepełniona, a życie moje zbliża się do otchłani. Zaliczono mnie do grona idących do grobu. Stałem się jak mąż pozbawiony siły. Między zmarłymi jest moje posłanie, tak jak poległych, którzy leżą w grobach, o których Ty już więcej nie pamiętasz, nad którymi nie roztaczasz już opieki. Strąciłeś mnie w otchłań najgłębszą, w mrok i przepaść. Twój gniew mnie przygniata, spiętrzyły się nade mną Jego fale. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Niech dotrze do Ciebie moja modlitwa. Wołam do Ciebie, Panie, nie ukrywaj przede mną swojego oblicza. Odsunąłeś ode mnie wszystkich przyjaciół. Wzbudziłeś w nich do mnie odrazę. Znalazłem się w więzieniu bez wyjścia. Moje oczy słabną w nieszczęściu. Każdego dnia wołam do Ciebie, Panie. Ręce do Ciebie wyciągam. Czy uczynisz cud dla umarłych? Czy staną cienie, by wielbić Ciebie? Czy to w grobach sławi się Twoją łaskę, a wierność Twoją w miejscu zagłady? Czy Twoje cuda widzi się w ciemnościach, a sprawiedliwość w krainie zapomnienia? A ja wołam do Ciebie, Panie, niech nad ranem dotrze do Ciebie moja modlitwa. Czemu odrzucasz mnie, Panie, i ukrywasz swoje oblicze przede mną? Cierpię biedę i od młodości stoję na progu śmierci. Dźwigałem Twoją grozę i osłabłem.
przewalił się nade mną płomień Twego gniewu i złamały mnie Twoje groźby. Zewsząd otoczyły mnie jak fale powodzi i topią mnie w jednym momencie. Odsunąłeś ode mnie przyjaciół i towarzyszy. Tylko ciemności mieszkają ze mną. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Wołam do Ciebie, Panie, nie ukrywaj przede mną swojego oblicza. Biegnę nie jakby na oślep, walczę nie tak, jakbym zadawał ciosy w próżnię, lecz poskramiam moje ciało i biorę je w niewolę. Znalazłam umiłowanego mej duszy. Pochwyciłam go i nie puszczę. Módlmy się. Panie nasz Boże, Ty objawiłeś świętej Brygidzie tajemnicę nieba, gdy rozważała mękę Twojego Syna. Spraw, abyśmy mogli się radować, gdy nam objawisz Twoją chwałę. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Błogosławmy Panu. Bogu niech będą dzięki.